Ile ludzi! Same trupy! Gdzie? Na pewno znacie. Global fucking everything. Tak! To ja! Nakurwiam target! W takim szklanym domu! W takim szklanym domu, że jakby go Żeromski zobaczył, to normalnie go crazy! Podwędzany to topinambur! Kurwa, co to jest topinambur? Jestem, który jestem, twoim CEO korporacji Global Fucking Everything. Adam Seller. Seller! Dobre nazwisko jest dla handlowca. Zupgrade'owałem je sobie. Wcześniej nazywałem się Pietrucha. Ja jestem urodzonym sprzedawcą. Ja cisnę klientów jak cytryny. Ty kołczuj, pokaz zajebistych slajdów. Teraz patrzcie, jak wali po ryju akta sprzedaży. Przy mnie Kliczko to jakaś miernota gołota normalnie, nie? Patrzcie, krasnale! I uwaga! Ojej! Co za fajne! Przepraszam! Fajnie! Będzie dobrze! Dobry? Więc ocenia pan pozytywnie widoki na naszą współpracę? Inaczej nie ruszymy z niczym z miejsca. Jesteśmy gdzie? W dupie! No dokładnie! Lubię mieć świadomą i prawą załogę w dupie, czyli może i ciepło, może i przytulnie, ale to jednak nie powinna być nasza ojczyzna, co nie? Wracaj do pracy! Tamten zadaje pytanie otwarte i zamknięte. Tutaj, ten finalizuje. Ta tutaj robi cecha korzyść obraz. Tutaj siedział taki, czekaj, czy jest... Tam, z brudką taki. To ten... Dobra, zostawmy ten kurwa nic i kuma. Nie było ani jednego dnia w moim życiu, tak naprawdę ani jednego dnia, żebym się nie bał. Wiesz co, statki są bezpieczne, kiedy stoją w porcie. Ale nikt nie buduje statków po to, by stały w porcie. Co ty myślisz, że ja ci strach zabiorę? Że go wykasuję, że będziesz żył bez strachu? Popatrz, że zawsze osiągałeś najwięcej, nie wtedy, kiedy się nie bałeś, tylko wtedy, kiedy robiłeś coś mimo tego, że się bałeś. Mimo tego, że miałeś sobie strach, wtedy najwięcej rosłeś. Boski Papak, Boski Roman, bardzo mi się podobało, szczególnie, że przypomniały mi się historie z czasów, kiedy byłem przedstawicielem handlowym, te dylematy pokazane w bardzo taki ciekawy sposób, trochę wesoły, ale oddające takie życie prawdziwego handlowca. Dzisiejsze przedstawienie jest całkowicie odmienne od tego, czego oczekuje branża, tak mi się wydaje, dlatego że nie ma firm szkoleniowych, które w taki sposób pochodzą do sprzedawców i do tłumaczenia sprzedawcą, w jaki sposób sprzedawać po prostu. Ja myślę, że bardzo dużo sprzedawców na rynku powinno czerpać niesamowitą energię, którą ma firma Fianco i tą energią sprzedawać. To jest niesamowite. No na pewno niesamowite wydarzenie, które wbrew pozorom zmusza do refleksji.